Mówiłem jakiś czas temu o Mojżeszu i dzisiaj troszkę pociągnę ten temat, dlatego że jest to wzór przedsiębiorcy. Dlaczego wzór przedsiębiorcy? Dlatego, że mówiono o nim, że był najpokorniejszym i najskromniejszym człowiekiem. I troszkę o tym dzisiaj powiem, dlatego że dla wielu ludzi pojęcie osiągnięcia sukcesu finansowego, ono jest związane z takimi cechami, które wydają się bardzo efektywne. Na przykład, że ktoś potrafi być bardzo ekspresyjny, że ktoś potrafi być bardzo, nie wiem, jakiś zdecydowany w różnych dziedzinach. A prawda jest taka, że są takie dwie cechy, które u człowieka, który chce osiągnąć sukces finansowy, są cechami kluczowymi. To jest właśnie pokora i to jest skromność. Pokora oznacza mądrą zależność. Pokora to jest mądra zależność. Pokora nie jest niczym innym. A skromność oznacza, że człowiek nie wynosi się ponad realny poziom swojej wartości. Człowiek skromny to człowiek nie wynoszący się ponad realny poziom swojej wartości. Czyli w ogóle człowiek skromny to jest człowiek, który przede wszystkim musi znać swoją wartość. On wie, ile jest wart. Tak naprawdę skromność zaczyna się od momentu posiadania poczucia własnej wartości. Wiecie, że każdy człowiek, który nie ma wysokiego poczucia własnej wartości, on nie może być skromnym człowiekiem? Każdy człowiek, który nie ma wysokiego poczucia własnej wartości, on będzie zawsze dążył do tego, żeby go uznano za większego niż jest. On będzie szukał uznania. A człowiek skromny nie szuka uznania. Ale kiedy możesz nie szukać uznania? Tylko wtedy, kiedy masz wysokie poczucie własnej wartości. Inaczej zawsze będziesz szukał uznania. W ogóle chcesz zobaczyć, czy jesteś skromnym człowiekiem? Sprawdź, czy szukasz uznania u innych ludzi. To jest bardzo proste. Jeśli zobaczysz w swoim życiu, że szukasz uznania u kogokolwiek, męża, żony, szefa w firmie, pastora, kogokolwiek, jeśli szukasz uznania, oznacza, że nie jesteś skromnym człowiekiem. Co mówi do ciebie jasno i wyraźnie, że masz niskie poczucie własnej wartości? Bo każdy, kto szuka czyjegoś uznania, ma niskie poczucie własnej wartości. Rozumiecie? Posłuchaj mnie. Jeżeli szukasz uznania Boga, masz niskie poczucie własnej wartości. Jesteś zaburzoną jednostką i nie osiągniesz sukcesu. Bo szukasz uznania u Boga. Po prostu. Każdy, kto szuka uznania u Boga, kto szuka uznania u ludzi, jest człowiekiem skazanym na porażkę. Rozumiecie? To jest mega istotna sprawa. Bo my mamy wypaczone pojęcia i nazywnictwo. Nam się wydaje, że człowiek skromny, ja kiedyś słyszałem definicję człowieka skromnego, taki mądry człowiek mi powiedział, mówi Artur, człowiek skromny to jest taki, który się tak zadowala kromką chleba. A ja głupi w to wierzyłem przez lata, bo to taki mądry pastor mi powiedział. Okazało się, że nie. Że człowiek skromny to jest człowiek, który nie wynosi się ponad realną swoją wartość, prawda? Więc musisz znać swoją wartość, żeby być skromnym. Nie znasz swojej wartości? Nie jesteś skromny. Jesteś człowiekiem, który jest poniżony i szuka poklasku u Boga i u ludzi. Mojżesz był pokorny, czyli był mądrze zależny i był skromny. Nie wynosił się ponad realny poziom swojej wartości. Mojżesz był jednym z największych rewolucjonistów, przyjaciele. To był rewolucjonista, według który był największym umysłem, jaki kiedykolwiek
żył na ziemi. Tak twierdzi Tora, że to był największy umysł, jaki kiedykolwiek żył na ziemi. Na żydowskich uczelniach uczy się o nim jako o wzorze przedsiębiorcy. Uczy się o nim. Mojżesz odniósł spektakularny sukces. Widział cierpienia Żydów i co? I podjął działania. Zrozumiał swoje zadanie i przeprowadził je z determinacją i skupieniem. Rozumiecie, co to był za umysł? Wielu ludzi Mojżesza ogląda jako, nie wiem, jako taką starożytną postać, która w jakiś enigmatyczny sposób jakby ona tam funkcjonuje. Nie, Mojżesz to był ultraumysł. To był człowiek o bardzo wysokich standardach umysłowych, nie? Wyzwolił z niewoli masę ludzi i przekształcił ich w naród, który stał się początkiem zmian dla całej ludzkości. To zrobił właśnie Mojżesz. On milion niewolników przekształcił w naród. Rozumiesz, co to znaczy? Ludzi, którzy od setek lat żyli pod pręgierzem niewoli. On ich przekształcił w naród. To są cuda. To są cuda o wiele większe niż rozstąpienie się morza, niż manna z nieba. Kiedyś prowadziliśmy służbę z Norbertem w ośrodku dla bezdomnych. W tym ośrodku dla bezdomnych, na tym odcinku czasu 3 lat, którym tam byłem, tam prowadziłem tam kościół, widziałem największą ilość cudów. Nigdy nie widziałem w ciągu takiego okresu czasu takiej ilości cudów. Nigdy. Od tamtej pory nigdy nie widziałem. Widziałem różne cuda, ale one były rozciągnięte w czasie, ale tam na przestrzeni tych 3 lat widzieliśmy cuda, no, które, no nie wiem, no, nie można było ich gdzieś obejrzeć nawet. Prawda? Kiedy przywróciliśmy słuch dziewczynce, jak ile ona miała lat, ta malutka, ze 4, z 5? No, gdzie była głucha od urodzenia. Wiesz, natychmiast wszystkie organy, których nie miała w środku, jej powyrastały. Wiesz, w zwykłej mieszkanku, gdzieś tam w jakiejś takiej suterence, no nie? Gdzie odmrożenia. Widzieliście kiedyś odmrożenia? Odmrożenia są 100 razy gorsze niż poparzenia. My widzieliśmy odmrożenia, które wyglądały tak, jakby wsadził komuś ktoś nogi w kwas. Taką kobietę nam przywieźli z odmrożeniami na naszych oczach. Kładliśmy na nią ręce, na naszych oczach patrzyliśmy, jak znikają odmrożenia. Ja nie widziałem takich rzeczy nigdy, na YouTubie nawet. Rozumiecie? Widzisz kobietę, która w ogóle trzęsie się pod mocą Świętego Ducha, jej znikają odmrożenia ze stóp. Prawda? Widzieliśmy znikający AIDS. Widzieliśmy cofające się gruźlice. Masę rzeczy takich widzieliśmy. Widzieliśmy kobietę, która była śmiertelnie chora praktycznie. Prowadziła 30 parę kilogramów. Miała tak zaawansowany AIDS. Drugiego dnia po modlitwie kobieta skakała na uwielbieniu u nas. Do tej pory sobie żyje szczęśliwie w pile. I dalej prowadzi, proszę ciebie, haniebne życie. Ale żeby przekonać któregoś z tych bezdomnych, żeby zrobił dowód osobisty, no nie udało się nam nigdy. Rozumiesz? Przywracaliśmy słuch. Leczyliśmy AIDS. A nie udało nam się przekonać ludzi, żeby robili dowody osobiste i szli do pracy. Nie udało nam się przekształcić tego domu w naród. Nie zrobiliśmy tam narodu, wiecie? A Mojżesz zrobił. Nam się nie udało z grupy 70 niewolników stworzyć narodu, a Mojżesz zrobił to z milionem niewolników. Więc ja uważam, że należy mu się cholera szacunek. Bo nikt tego nie zrobił. Nikt w Piśmie Świętym nie zrobił takiego czegoś. Wszyscy mieli inną podstawę, już rozumiecie?
Wszyscy inni prorocy, patriarchowie, oni wszyscy po Mojżeszu, oni wszyscy mieli jakąś bazę. Mojżesz nie miał bazy, miał niewolników, którzy co? Nie umieli być nawet wolnymi. Rozumiecie, o co chodzi z nimi, co z nimi było? Oni nie umieli być wolnymi. Wolnymi. A on to zrobił. Więc ja chylę czoła przed tym umysłem. Napisał dzieło zwane Torą, która stała się ponadczasowym bestsellerem. Rozumiecie? Facet napisał ponadczasowy bestseller. Napisał Torę. Mówimy tutaj o autorze Tory. O autorze fundamentalnego pisma na całym świecie. Bo to wokół Tory zbudowany jest i judaizm, i chrześcijaństwo. Rozumiecie? Stało się tak dlatego, że co? Że był pokorny i skromny. Oto dwie cechy tego przedsiębiorcy i przywódcy narodowego. Dzisiaj wielu ludzi idzie do coachów i się uczą, jak mamy funkcjonować, co mamy zrobić, żeby osiągnąć sukces. Powiedzcie nam, jacy mamy być, jak mamy osiągnąć siłę przebicia, jak mamy się przebić przez ten cały system. Rozumiecie, o co chodzi? Mojżesz się przebił przez Faraona, przez 40 lat pustyni. Rozumiecie, o co chodzi? Przez Anakitów, Amalekitów i wszystkich innych kitów. On się poprzebijał przez nich. On się poprzebijał przez buntowników. Rozumiecie? Poprzebijał się przez nich. Tyle lat. Dlatego, że był pokorny i skromny. Czyli znał swoją wartość kompletnie, lecz na 1% nie wychodził ponad swoją wartość. Rozumiecie? I był kompletnie mądrze zależny. Te cechy dzisiaj nie są w poważaniu. Chciałbym, abyśmy się przyjrzeli jego pokorze i skromności na podstawie jego relacji z jego teściem. Z Jetro. Mojżesz był uchodźcą i wszedł do rodziny Jetry jako zięć. Jetro był potężnym przywódcą religijnym. To był potężny przywódca religijny. I polityczny. Był głową rodu i bałwochwalcą. Więc jego naturalne reakcje z Mojżeszem nie były najlepsze. Rozumiecie tą sytuację, która się tam wydarza? Mojżesz, on jest uchodźcą. On nie pochodzi z tego kraju. To jest tak, jakby przyjechał, kurczę, do Polski człowiek w ogóle z innego kraju. Nie znał tej religii. Nie znał tego systemu politycznego. I teraz on zapoznaje córkę głównego przywódcy narodowego i głównego kapłana bałwochwalczej religii. Rozumiecie? Mojżesz nie jest wyznawcą tej religii. Ale on wchodzi w tą rodzinę. Wyobrażacie sobie, jakie relacje między nimi były? W ogóle, wiecie, ja bardzo was też proszę, żebyście, jak czytacie Biblię, żebyście się modlili nad tą księgą. Żebyście dostrzegali rzeczy, które tam są między wierszami pokazane.
Żebyście też się zastanawiali, żebyście nie czytali bezrozumnie tego pisma, żebyście myśleli, o, Mojżesz przyszedł, hello, Jetro, hello, Mojżesz, wszystko dobrze, zostań tutaj, jest git, nie jest git. Z normalnym teściem jest trudno. Rozumiesz, o co chodzi? Normalnie, jak się wchodzi, rozumiesz, i jest teść czy teściowa, nie jest łatwo. Tak? A to dopiero w takiej sytuacji? A jakim on się językiem porozumiewał? Zastanawiacie się kiedyś nad tym? Bo to się tak czyta Biblię, przed Mojżesz, wiesz, o co chodzi? A jak on mówił do nich? Przecież on mówił w innym języku. On po egipsku mówił, po egipsku. Tak? A tam jest Midian, inne państwo. Egipt i Midian, zupełnie inne państwa. Państwa tak daleko od siebie oddzielone, rozumiecie, że nie posiadają tej samej religii. Na Midian nie sięga władza faraona. Tam nie ma panteonu egipskiego. Tam jest panteon midiański. Zupełnie inny panteon bóstw. Popatrzcie sobie, jak się rozkładały bóstwa w tamtym czasie. Dzisiaj to można w internecie znaleźć. To nie był też czas taki, jak jest dzisiaj. Dzisiaj to nas obchodzi. Ten jest katolik, ten jest prawosławny. Człowieku, kiedyś przynależność religijna była łamana przez przynależność polityczną, narodową, społeczną. Kiedyś byłeś Midianitą. Bycie Midianitą to nie oznaczało, że mieszkam na terenie Midianu. Rozumiesz? Nie. Bycie Midianitą było, to znaczyło, że jesteś wyznawcą panteonu w ogóle midiańskiego. Wyznajesz bogów midiańskich. Poruszasz się w ogóle w mentalności midiańskiej. Rozumiesz? Teraz on trafia do niego do domu. Ich relacje nie są dobre. Gdy po latach Jetro, i teraz zobaczcie, usłyszał o sukcesie Mojżesza, przyszedł do niego osobiście. Tutaj też widzimy bardzo ciekawą rzecz, że ten człowiek nie był też arogancki na poznanie, bo patrzcie, cały czas rozmawiamy na temat zachowań przywódców. Tu też jest przywódca. Tak? I teraz co? On słyszy o sukcesie tego swojego zięcia. Okej? Słyszy o nim. Dochodzą do niego te słuchy. Mimo, że co? Zięć się zerwał z domu, tak? Zabrał kurczę żonę, zabrał dzieciaka, rozumiesz, i chodzi, poleciał. Przecież wiecie, że Mojżesz odszedł stamtąd. To nie było, podszedł do Jetry, Jetro, pobłogosław mnie na drogę. Tam nie było takich akcji. Tam Bóg powiedział, wstań i idź. On odszedł z Midianu, uciekł z domu Jetry. Rozumiesz? Ale Jetro słyszał o jego sukcesie, tak? I Jetro, tak, idzie do niego. I teraz wydawałoby się, że jak powinien postąpić, jak powinien postąpić człowiek, który nigdy nie był uznany przez swojego teścia za kogoś, kto ma wysoką rangę, tylko musiał pasać owce jak inni. Nie zauważyliście może, że Mojżesz nie został zaproszony przez Jetro do zarządu nad Midianem. Jetro nie powiedział, chodź Mojżeszu, teraz jesteś moim zięciem, zapraszam cię, tak? Będziesz drugim kapłanem wśród świątyni midiańskiej. Albo masz tutaj ludzi swoich, oni będą dla ciebie pracować. Zauważacie, że Mojżesz musi sam zapieprzać z owcami? Co to oznacza? Że Jetro nie uważał go za kogoś, tak? Z kim się może dzielić władzą. Jetro nie zaprosił go do zarządu nad Midianem. Nie zaprosił go do bycia współkapłanem. Nie wprowadził go do rodzinnego interesu. Rozumiecie? Jetro żył z tego, co przynosili mu Midianici. Zbierał duże dziesięciny i dobrze zarabiał. Nie musiał pasać owiec. A Mojżesz nie został przez niego wzięty do tego interesu. Mojżesz musiał zasuwać. Jetro był twardym człowiekiem. Był twardym przywódcą.
W ogóle zastanowiliście się, że córka kapłana midiańskiego nosiła wodę? Wodę. Pomyśleliście kiedyś o tym? Nam to tak po prostu... I tam Mojżesz leżał przy studni i spotkał, proszę ciebie, córkę kapłana midiańskiego, co przyszła po wodę. Ja w ogóle czytałem to dziesiątki razy. Któregoś razu mówię, zaraz. Dlaczego ona tam szła po tą wodę? Przecież to był kapłan midiański. Przecież on mógł... Przecież ona nie musiała wody nosić. Rozumiesz, o co chodzi? No sorry. Ale świadczyło to o nim. Jetro był człowiekiem, który szlifował wszystkich do końca. Jego córki zapieprzały równo. I potem jego zięć też. To nie był facet, który w ogóle, wiesz, chodźcie, wiesz, ojciec Wirgiliusz kocha dzieci swoje. Tak nie było. Więc teraz on się dowiaduje, że co? Kiedy, patrzcie, jemu to, że Mojżesz osiągnął sukces, to jemu to zaimponowało. Jemu zaimponowało, wow, kurczę, w ogóle wiesz. Rozumiecie? I on do niego idzie. I teraz zobaczcie, Mojżesz nie był dobrze traktowany przez Jetro. Teraz ma pod sobą milion ludzi. Rozumiecie? Ma żołnierzy. Jest przywódcą narodu, tak? Przecież mógł wyjść do niego i powiedzieć, no i co? Udało mi się? No? Powiedz, że mi się udało. No powiedz. Miał do tego pełne ludzkie prawo. Ale ponieważ miał te dwie cechy, ponieważ był skromny i ponieważ był pokorny, to przyjął Jetro z szacunkiem i uniżeniem. Przyjął swego... Ja coś wam chcę pokazać. Pokazać, jak się robi biznes. Jak się działa w sferze przedsiębiorczości. W sferze przedsiębiorczości nie ma miejsca na wyniosłość. Chcesz zarabiać szmal? To nie możesz chodzić z podniesioną głową do góry tak, że deszcz jak będzie padał, to się utopisz. Tak nie robią przedsiębiorcy, tak robią głąby, które do końca życia są pustakami, bo dla nich ich duma jest ważniejsza. Wiesz, co jest ważne, jak się robi szmal? Szmal. To jest bardzo proste. Ludzie chcą robić szmal. I jednocześnie chcą, proszę ciebie, być ludźmi, na których widok wszyscy będą klaskać. Tak im się wydaje. Ale my tu mówimy o sukcesie, a nie o tym, jak zalepiać swoje braki poczucia własnej wartości. Mówimy o osiąganiu sukcesu w życiu. A żeby osiągać sukces, trzeba być pokornym i skromnym. Takim człowiekiem trzeba być. Również jeżeli chcemy osiągać sukces w służbie, to musimy być pokorni i skromni. Musimy znać swoją wartość i nie wynosić się na pół centymetra ponad swoją wartość. Rozumiesz, o co chodzi? Ostatnio ktoś mi doradzał, jak powinienem się tytułować. Tak. Jak tu będzie dobrze się tytułować, nie? Doradził mi, wysłuchałem grzecznie, bo ja lubię, jak ktoś mi doradza. Biblijnie mi doradził, proszę ciebie, tam, żebym ja tam napisał, jaki ja tam apostoł, jaki ja tam ktoś. Ale zrobiłem wszystko odwrotnie. Wszystko odrobiłem odwrotnie. Rozumiecie? Dlaczego ja zrobiłem wszystko odwrotnie? Dlatego, że mi w ogóle nie zależy na tym, czy ktoś mnie docenia. Nie interesuje mnie, czy mnie docenia moja żona, moje dzieci, wy i Bóg. Nie interesuje mnie, czy mnie doceniacie.
w ogóle nie interesuje mnie, czy mnie Bóg docenia. I do tego mamy wszyscy dojść. Rozumiecie? Jeżeli chcemy osiągać sukcesy życiowe, wszyscy musimy być właśnie tacy jak Mojżesz. Nie okazał mu wyniosłości. A mógł. Miał dużo większy sukces niż on. Rozumiesz? Nie okazał mu wyniosłości. Lecz przywitał go ciepło i z szacunkiem. Jak człowiek ma wysokie poczucie własnej wartości, to traktuje drugiego człowieka ciepło i z szacunkiem. Szanuje go. Ktoś mi kiedyś zapytał o takiego człowieka, o której powiedzmy nie jest najwyższej arangi człowiekiem. Mówię, dlaczego ty go szanujesz? Ja mówię, bo on jest człowiekiem. Bo to człowiek. Z tego co wiem, stworzony przez Boga. Rozumiesz, o co chodzi? To człowiek jest. Na marginesie, jak jeszcze się nie szanujesz, to się zorientuj, że jesteś człowiekiem. To jest bardzo ważna sprawa. Zamiast zadawać sobie tysiące pytań, za co się mam szanować? Tyle odniosłem porażek w życiu. Bo jesteś człowiekiem. W wyniku tego wszystkiego Jetro, zobacz, co się dzieje teraz, odrzucił swoją wiarę w bałwanę i nawrócił się do Jahwe. Rozumiesz, co tu się dzieje? Dlatego, że Mojżesz był pokorny i skromny. To jego teść na pierwszej wizycie w obozie izraelskim porzuca kult bałwochwalczy. Pamiętajcie, to nie jest jakaś midiańska popierdółka, która ma bożki. To jest papież midiański. To jest midiański papież. Czujesz? Midiański papież. On się nawraca do Boga. On mówi, oto prawdziwie Jahwe jest Bogiem. A w ogóle to jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, że Jahwe to było jedno z bóstw midiańskich. Bóg się przedstawił Mojżeszowi przy krzewie, że jestem Jahwe. Mojżesz znał imię Jahwe. Jahwe to było jedno z bóstw midiańskich, które było czczone w Midianie. Ale było to bóstwo niskiego rzędu. I dlatego jak Jetro tutaj przyszedł, on powiedział, prawdziwie Jahwe jest Bogiem Najwyższym. On uznaje Jahwe za Boga Najwyższego. On odrzuca to wszystko, co jest poniżej. Rozumiecie? On rozwala panteon midiański i staje się wyznawcą Jahwe. I teraz popatrz, co jest ciekawe, bo tu się ciągnie dalej temat pokory i skromności Mojżesza. Następnego dnia, czyli dzień po swoim nawróceniu, jeden dzień. Wyobrażasz sobie, przyprowadziłeś kogoś do Jezusa. Dzisiaj. Jetro przyszedł do Jahwe i następnego dnia przychodzi do Mojżesza i krytykuje sposób, w jaki Mojżesz prowadzi swój lud. Wyobrażasz sobie, przyprowadziłeś kogoś do Jezusa, masz swoją służbę, normalnie. On przychodzi do ciebie i mówi, słuchaj, ty źle to robisz, ty źle ewangelizujesz, a ty ewangelizujesz 15 lat już. Jeden dzień po nawróceniu. Jetro przychodzi i mówi, ty źle prowadzisz lud swój. Mistrz świata. Rozumiesz? Przecież normalnie w tym Mojżeszu powinno się wszystko zagotować już. No, nie? No dobra, w porządku, na początku spoko, okazałem mu szacunek. No nie? Teraz przegiął. Przyszedł do Mojżesza i skrytykował sposób jego prowadzenia,
narodu izraelskiego. I teraz patrz, jednak Mojżesz wcale się tym nie zraził. On się nie zraża tym. Dlaczego? Bo jest pokorny i skromny. Przebijają się non-stop jego dwie cechy. Pokorność i skromność. Pokora i skromność. Okazał wdzięczność za radę i natychmiast wprowadził ją w życie. Co to jest? To jest pokora, ludzie. Mojżesza nie interesowało, że to Jetro powiedział. Mojżesza interesowało, jak wprowadzić porządki w Izraelu. On miał biznes. Posłuchaj, masz biznes i przychodzi do ciebie ktoś z ulicy i mówi do ciebie w ogóle, słuchaj, ale ty źle prowadzisz swój biznes i ty masz teraz dwie rzeczy do wyboru. Możesz powiedzieć, słuchaj, Leszczu, wyjdź z mojego biura, wyjdź stąd, no nie? Albo możesz powiedzieć, usiądź. Dlaczego ty uważasz, że prowadzę źle? Rozumiesz? Wiesz, co zrobi człowiek pokorny? Pokorny człowiek wysłucha, co ktoś ma do powiedzenia, ponieważ pokornemu człowiekowi zależy na sprawie, a nie na swojej pieprzonej dumie. Chodzi o sprawę. Do mnie przychodzą ludzie i mówią mi różne rzeczy. I mówią, Artur, ty tą źle, rzecz źle robisz. I tą. Ja mówię, okej, powiedz mi coś więcej. Chcę wiedzieć od ciebie coś więcej w tej sprawie. Dlaczego? Bo mnie interesuje to, aby to, co ja robię, miało jeszcze wyższą jakość. I do mnie może przyjść niewierzący. I do mnie może przyjść ktokolwiek. I on może mi powiedzieć swoje spostrzeżenia. Więcej, ja się będę go jeszcze pytał. Lecz większość ludzi tak nie robi. Większość ludzi broni swojego zdania w danej sprawie. To ja prowadzę firmę, to ja prowadzę kościół, to ja wiem, jak służyć, to ja wiem. Nikt ci nie mówi, że nie wiesz. Nikt ci tego nie odbiera. Ale może posłuchaj, co ma do powiedzenia ktoś. Może bądź pokorny, czyli mądrze zależny. Bo to jest pokorny człowiek, mądrze zależny. Ludzie się bronią, weź komuś coś powiedz. Weź komuś zwróć na coś uwagę. On się zaraz broni, ale przecież, ale poczekaj. Do mnie ludzie przychodzą i mówią, Arturze, to nie jest tak, jak mówisz. Ja mówię, a jak jest? Weź mi to wyjaśnij. I on mi to wyjaśnia. Rozumiesz, o co chodzi? Bo wiecie, co mnie interesuje? A nóż widelec, ten człowiek coś dostrzegł. Kawałek chociaż. Ja nie wiem. Rozumiesz? Może on mi powie totalną bzdurę. Ale może on wniesie do mojego życia coś. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy rozumieli, o co... Przecież patrz, jeżeli chodzi ci o... Że chcesz coś osiągnąć, chcesz coś podnieść w swoim życiu, chcesz coś polepszyć, nie wiem, cokolwiek. Może małżeństwo, może służbę, może... No może cokolwiek, może relacje z innym człowiekiem, może chcesz coś podnieść, może chcesz biznes swój podnieść, może chcesz zrobić coś, polepszyć coś, co już robisz. Przecież musisz być pokorny, żeby to zrobić, bo musisz zacząć słuchać. W ogóle rozumiesz, że ja uważam, że jeden z największych sukcesów w moim życiu, że ja się zorientowałem, gdzie ja się kończę. Ja uważam, że to jest bardzo... Ja uwielbiam w ogóle Boga za to, że ja dostrzegłem wreszcie w swoim życiu, gdzie ja się kończę. Dlaczego? Dlatego, że ja, wiedząc, gdzie się kończę, mam szansę, tak, pójścia dalej niż mój koniec. Bo ja wiem, gdzie mam swój koniec. A jak uważasz, że ty nie masz końca, no nie? To ty nie masz żadnej szansy pójść dalej. No, jakkolwiek sobie to nazywasz. Chodzi o to, że ty nie masz szansy, bo ty wiesz, że się gdzieś kończysz. Czegoś nie wiesz. Rozumiesz? I zobacz, znowu te cechy Mojżesza, ta pokora, ta skromność pozwoliły mu na to, żeby on dzień po nawróceniu Jetry przyjął jego jako mentora do swojego życia. I nie przeszkadzało mu, że to teść i że się wczoraj nawrócił. I że jeszcze nie zna wszystkich zasad. Co on mi będzie mówił? On jeszcze nie zna wszystkich fundamentów. A może posłuchaj.
A może posłuchaj nawet tego, który jeszcze nie poznał Jezusa. A może weź go posłuchaj. A może nastaw ucha na słuchanie. Wiecie, o co chodzi z Bogiem? Bogu chodzi, żebyś nastawił ucha na słuchanie. Posłuchaj. Jak będziesz nastawiony na słuchanie, to usłyszysz głos Ducha Świętego nawet przez wrogów swoich. Nawet wrogowie twoi będą ci usługiwać. Rozumiesz? Taka nawet jest prawda. On się tym nie zraził, Mojżesz. Okazał wdzięczność za radę i natychmiast prowadził ją życie. I to, że okazał Jetro szacunek, wynikało właśnie z jego pokory i skromności. To niczego nie ujęło z jego wielkości. Rozumiecie? Niczego nie ujęło z jego wielkości. Ale pokazał tym, że wie, iż istnieją dalsze aspekty prawdy. Dalsze aspekty. Pamiętaj, osoby pokornej nie interesuje, skąd przyszła prawda. Dla takiej osoby liczy się tylko słuszność. Osoba pokorna, ją nie interesuje, skąd ta prawda przyszła. I ciebie nie może interesować, skąd przychodzi prawda. Ciebie musi interesować słuszność zagadnienia. Słuszność zagadnienia. Mojżesz nie patrzył na siebie jako na Bożego pomazańca i nie wspominał cudów, których dokonał, zauważyliście? Patrzył na siebie jako na człowieka, który ma do wykonania zadanie. Przyjął słuszną radę i wprowadził ją w życie. Zobaczcie, przecież ten facet dopiero co morze otworzył laską. On otworzył morze. On spowodował, że w ogóle zaczęła manna lecieć z nieba. Przez niego działał Bóg. To był pośrednik między ludźmi a Bogiem. To był pośrednik. Rozumiecie, jaka fucha? Czyli tutaj mamy mało to, że on wyswobodził Izrael. Mało tego, że on zrobił z nich naród, ale mamy pośrednika. Czujecie, jaki tu jest klimat? Bóg do niego mówi, a on dopiero mówi do ludzi. Bóg nie mówi tam do ludzi. Bóg mówi do Mojżesza. Tam Mojżesz to jest mikrofon Boga. To Mojżesz wyciąga laskę i się rozstępuje morze. Myślicie, że Żydzi to widzieli, że Bóg otworzył morze? To Mojżesz otworzył morze. Oni nie wiedzieli, kto to Bóg. Oni nie mieli kontaktu z Bogiem. Rozumiecie cały czas? Oni mieli kontakt z Mojżeszem, który miał kontakt z Bogiem. Dlatego do tej pory Żydów nazywa się ludźmi wyznania mojżeszowego. Rozumiecie? Nie mówi się wyznawcy Jahwe. To jest wyznanie mojżeszowe. To jest religia mojżeszowa. Tak się to nazywa. To był kapłan. Kapłan. Rozumiecie? Ten facet stworzył cały system kapłaństwa tam. Rozumiecie? Zauważyliście, kim byli kapłani? Lewitami. Wiecie, czemu byli lewitami? Bo Mojżesz pochodził z rodziny, z plemienia Lewiego. On utworzył kapłaństwo ze swojego środowiska. Rozumiecie? To był kapłan, główny kapłan ich wszystkich. To był Mojżesz. Pamiętaj, skromność nie ma nic wspólnego ze pewnym, jakby to ci powiedzieć,
ze stanowiskiem, które się posiada, z gloryfikowaniem tego stanowiska. Rozumiesz? Skromny człowiek nigdy nie powołuje się na stanowisko. On nigdy nie gloryfikuje swojego stanowiska. On nigdy nie mówi, rób to, co ci mówię, bo jestem tym czy tym. Albo bo dokonałem tego lub tego. On się nie utożsamia z tym. Skromność polega na umiejętności patrzenia poza czubek własnego nosa. To się patrzy na sprawę. Wiecie, że w ogóle ludzie, którzy są tak zwanymi ludźmi sprawy, to są ludzie, którzy są właśnie ludźmi skromnymi. Oni mają tak wysokie poczucie własnej wartości, że w ogóle ich nie interesuje ich docenienie. O, jesteś apostołem, o, jesteś prorokiem, o, jesteś pastorem, o, ty jesteś takim, a ty jesteś innym. Jego to nie interesuje, tego człowieka. On nie ma tego w głowie. O, jestem dyrektorem firmy, o, jestem prezesem, o, jestem szefem, o, jestem tym czy tamtym. Jeśli ktoś się powołuje na to, co zrobił w życiu, lub na to, jakie stanowisko, na jakim stanowisku się znajduje, to nie jest to człowiek na pewno skromny. To jest to człowiek, który ma w sobie jakieś ziarna lęku, które musi, rozumiecie, on musi je czymś zasłonić. Trzeba je czymś zasłonić. Rozumiesz, o co chodzi? Trzeba je czymś zasłonić. Trzeba pokazać tym ludziom, rozumiesz, że jesteś kimś szczególnym. Musisz to zrobić. Jak tego nie zrobisz, to w środku cię to boli. Czujesz, boisz się, że odbiorą ci to teraz. Odbiorą mi. Teraz ktoś nie zrobi tego, co mówię, odbierze mi autorytet. No nie? Jak się boisz, że ktoś ci odbierze autorytet? To znaczy, że w ogóle masz w sobie lęk. A jak ty chcesz osiągać sukcesy, jak ty masz w sobie lęk? Jak ty chcesz osiągnąć sukces, jak ty się czegoś boisz? Nieważne, czego się boisz. A rozumiesz? Zrozum, nieważne, czy boisz się myszy, czy porażki. Lęk to lęk. Po prostu to taka struktura, która w tobie siedzi. A ta struktura jest zasadzona na tym, że nie uważasz siebie za kogoś, kto ma wysoką wartość. Człowiek, który ma wysoką wartość, zrozumcie, on w ogóle nie patrzy w kategoriach, że potrzebuje być uznany. On nie szuka tego w świecie. On nie szuka tego wśród ludzi. Dla niego liczy się sprawa. Dlatego człowiek, który ma wysokie poczucie własnej wartości, rozumiesz, nie wychodzi ponad te poczucie własne. Ponad tą wartość. Nie uważa się za kogoś nie wiadomo kogo. Rozumiesz? To on może być skupiony na sprawie właśnie. Co? Nie wierzy. To nie jest kwestia wiary. To jest kwestia świadomości. Wiara to jest pewność tego, czego nie widać. Wartość człowieka widać. Człowiek przeżywa swoją wartość. To nie jest kwestia wiary, to kwestia świadomości. Kompletnej świadomości. Ja wiem, kim jestem, stąd nie muszę niczym się podpierać. I teraz, jeżeli ja chcę budować coś, przykładowo jakiś biznes, to ja muszę wiedzieć, że mi chodzi o ten biznes, a nie o to, żeby zaistnieć w tym biznesie. Jeśli ja rozwijam służbę, to ja muszę wiedzieć, że chodzi mi o tą służbę, a nie żeby zaistnieć w tej służbie. To nie jest zaistnienie w służbie. Ludzie o niskim poczuciu własnej wartości w kościele używają służb do wywindowania swojego życia. Nie rozumiejąc, że idąc tym torem, tak, wcześniej czy później się poślizgną. Bo kiedyś się skończy, rozumiesz, potrzeba, tak, błyszczenia. Ludzie przestaną na ciebie patrzeć, bo inni będą błyszczeć bardziej.
A jeśli chcesz coś budować i jesteś skupiony na tym, żeby to budować, to ty się na tym właśnie sfokusujesz. Okej, mam sprawę do załatwienia. Mojżesz wiedział, co ma zrobić. On ma naród zbudować. Miał wyprowadzić ten naród stamtąd, przeprowadzić ich przez tą pustynię i ich wprowadzić do Kananu. To był jego... Wiecie, ten facet tym żył. Ten facet tym żył. Rozumiecie? Tym żył ten facet. Dlatego żył 120 lat, a jego oczy do końca były dobre. Rozumiecie, jaka jest sprawa? Bo on nie żył końcem swojego nosa. On nie mówił, ja jestem tu wielkim przywódcą. Słuchajcie mnie, wielkiego Mojżesza. Pamiętajcie, w kronikach napisano, to ja otworzyłem morze, to ja ściągnąłem kurcze mannę z nieba. To przeze mnie do was mówi Bóg. Nie ma takich zapisów w Piśmie Świętym. Jam Mojżesz. W ogóle facet miał jeden cel. On wiedział, kim jest, wiedział, że jego wartość jest wielka. Ale on miał cel i realizował ten cel. Tylko ludzie pokorni i skromni są w stanie być ludźmi sprawy. Tylko oni to zrobią. Inni poniosą porażki. Czy w sprawach służby, czy biznesu, czy kogokolwiek innego. Jak nie takie porażki, to inne. Nawet jak im wyjdzie coś gdzieś, to gdzie indziej w ogóle porażkę poniosą. Rozumiesz? Skromny człowiek potrafi robić rzeczy, które nie przynoszą mu bezpośredniej korzyści, bo on ma przed oczami cel. A że jest dowartościowany, to nie będzie robił rzeczy, które będą mu przynosiły bezpośrednio. On w ogóle wie, no nie musi mi to przynosić bezpośredniej korzyści dzisiaj. Potrafi nawet zrobić coś, co jest dla niego niekorzystne, jeśli jest to dobre dla ogółu. On nawet zrobi coś, co jest niekorzystne dla niego. Pamiętaj, doceniaj swoje silne strony i bądź z nich dumny, jednak bądź też świadom swoich słabości. To jest bardzo potrzebne ludziom przebudzenia. Wiedz o swoich mocnych stronach. Amen. Wiedz, że potrafisz otworzyć morze, sprowadzić w ogóle mannę z nieba. Nikt ci nie mówi, że tego nie potrafisz. Ale bądź też świadomy, że masz słabości. I przestań bać się swoich słabości. Bo na twoje słabości jest pewna odpowiedź. Ta odpowiedź zawiera się w słowie pokora, czyli przyjmowanie, tak, od innych ludzi tego, w czym ty się kończysz. Na twoje słabości odpowiedzią są inni ludzie. Więc racz chcieć wchodzić w określone zależności. Bo pokorny człowiek wchodzi w zależności. Zdrowe, normalne zależności. Ja się gdzieś kończę, ktoś inny się gdzieś zaczyna. Rozumiesz? Ja zauważyłem, że ludzie w ogóle w kościołach, oni się boją słabości. W takich, mówię, progresywnych kościołach. Jak dochodzi do miejsca, w których oni muszą stanąć przed faktem, że gdzieś się kończą, to jest ratunku pomocy. Precz szatanie, rozumiesz, o to chodzi, gromie cię diable, rozumiesz, amen, grommy diabła, precz szatanie. Ja nie jestem za tym, żeby szatan się panoszył, ale ja jestem za tym, żeby każdy wiedział, jakie są jego mocne strony i jakie są jego słabe strony i żeby przestał twierdzić, że we wszystkim musi być taki bardzo mocno samodzielny. Bo to jest chore. Rozumiesz? Bo potem się właśnie człowiek dziwi. Tutaj morze otworzyłem, mannę ściągnąłem, a kurczę, człowieku, zajeżdżam się, bo siedzę 18 godzin i wysłuchuję skarg jednego po drugim, człowieku. Wstałem o 4 rano, o 4 rano już stoję pod namiotem, człowieku. Mojżeszu, dupa mnie boli, Mojżeszu, żona mnie zdradziła, Mojżeszu, na mrówkę nacisnąłem. Rozumiesz, o co chodzi? Mojżeszu, krzywo go obrzezali, rozumiesz, o co chodzi? Taki łeb miał, taki mnie. Wchodzi Jetro, dzień nawrócony, i mówi, Mosze, ty źle to robisz. Ty się zajedziesz, chłopie. Ty do grobu pójdziesz szybko.
A z tego, co słyszałem, to jest taki plan, że masz ich wprowadzić do Kananu. To jeszcze kawał drogi. Ty musisz zrobić coś innego. I wiecie, co on robi? Pamiętajcie, Jetro, tak? To jest facet, który siedzi w polityce i w religii kilkadziesiąt lat. Mojżesz to jest świeżutki w tym wszystkim. On poprzez Boże cuda wyprowadza ten naród, zauważyliście? Poprzez Boże cuda. A Jetro to siedział w interesie po ludzku kupę lat. On wiedział, jak się zarządza ludźmi. On wiedział, jak się ustawia ludzi. On wiedział, jak się sądzi ludzi. To był polityk. A Mojżesz co wiedział o polityce? Rozumiesz? W wieku 8 dych wziął się, kurczę, za politykę, człowieku. Sorry. Więc tamten ze swojego doświadczenia zaczyna Mojżeszowi udzielać, chociaż nie ma na swoim koncie ani jednego cudu. A Mojżesz ma cud za cudem na swoim koncie, ale nie ma doświadczenia politycznego, nie ma doświadczenia w prowadzeniu społeczeństwa. On tego nie ma. On to zrobił przez cuda. Coś ci powiem, masę rzeczy, które w życiu zrobiłeś, zrobiłeś przez cuda. Zrobiłeś je dlatego, że jest łaska nad tobą. Ja zrobiłem rzeczy w swoim życiu, ludzie, do których w ogóle kompletnie nie byłem gotowy. Rozumiecie? Ja zrobiłem rzeczy, do których kompletnie nie byłem gotowy. Dlaczego? Ponieważ Duch Święty wprowadził mnie w różne miejsca. Duch Święty wprowadził mnie, zielonego, kurczę, człowieczka, w różne miejsca. I ja je zrobiłem, te rzeczy. Zrobiłem, a potem ustałem i powiedziałem, okej, ale co dalej? Dalej trzeba być pokornym. Dalej trzeba słuchać ludzi. Dalej. Rozumiecie? I nigdy nie zrobić z siebie ultrakapłana. Kurczę, my to się, to jest żal. To żal dupę ściska, człowieku. Nie zawyżaj własnych umiejętności i wartości. Nie zawyżaj ich. To bardzo istotna część odniesienia życiowego sukcesu. Nie zawyżaj swoich umiejętności i wartości. Nie zawyżaj. I nie mów, że to jest wiara. Nie zawyżaj. Nie zawyżaj. Nie zawyżaj. Zanim się nazwiesz apostołem, to załóż jakiś kościół. Zanim się nazwiesz prorokiem, to wskaż kierunek jakiejś służbie. Zanim się nazwiesz ewangelistą, to przyprowadź do Jezusa chociaż 100 osób. Chociaż 100, proszę cię. 100. Rozumiesz? 100 chociaż. Ja pierwszy raz napisałem w internecie, że jestem ewangelistą, bo ja podliczałem, jak przyprowadziłem 1500 ludzi do Jezusa. Pierwszy raz w internecie zaistniała informacja ewangelista Artur Ceroński. Jak półtorak pęk. I pierwszy raz wam o tym mówię. Wtedy powiedziałem, że jestem ewangelistą. Na ludzie przyprowadzą, kurczę, rozumiesz, 3 osoby do Jezusa i są ewangelistami. Bądź! Ja nie mam nic przeciwko temu. To nie chodzi o to. Chodzi o to, żebyś ty w środku prawidłowo na siebie patrzył. Prawidłowo patrzył. Prawidłowo. Bo to, do czego to cię doprowadzi? Właśnie do sukcesu. Rozumiesz? Do sukcesu. To jest mega istotne. Pamiętaj, pycha to arogancja plus wyniosłość. Pycha to jest arogancja plus wyniosłość. To jest pycha. Pycha nie jest niczym innym. Pycha nie jest wysokim poczuciem własnej wartości. Pycha nie jest stwierdzeniem rzeczywistym, kim jestem, co potrafię i tak dalej. Pycha to jest arogancja, czyli odrzucenie w ogóle szeregu różnych prawd na rzecz w ogóle subiektywnych ocen, tak? I wyniosłość, czyli podnoszenie rangi swojej osoby ponad poziom. Wiecie, o co chodzi? Ponad poziom.
kiedyś oglądałem ten Idol, czy tam Sukces, nie pamiętam jak się to nazywa, tak śpiewają. Przychodzą tam różni ludzie i śpiewają, nie? I weszła jedna, ona się nazywa, ojejku, Anna Żelazna. Weź sobie kiedyś wbij, kur, Anna Żelazna, tam Idol czy coś. I ona weszła, zobaczycie jaką ona weszła pewnością, że ona jest najlepszą piosenkarką świata. Proszę cię, posłuchaj Anny Żelaznej sobie dzisiaj po modlitwie wstawienniczej. Oni patrzyli, no z niedowierzaniem. Ja nie twierdzę, że każdy powinien mieć szansę. Niech każdy ma szansę. Niech każdy ma szansę. Ale wiecie, mnie rozwala to, że masa ludzi, ona nie zbada racjonalnie swojej osoby. Rozumiesz? Poszła Anna Żelazna, zaśpiewała i koniec jest. No. I posłuchasz, to ty zobaczysz. Ale też zobaczysz w jej oczach tą kompletną pewność. No nie, to jest niesamowite. Co z tymi oczami jest? Ta kompletna pewność, że ona jednak jest gwiazdą. Ja sobie tak myślałem, Boże, jak to się dzieje? Jakie tam są związki demoniczne w ogóle w takich rzeczach? I właśnie, i Bóg do mnie powiedział, w ogóle to jest arogancja plus wyniosłość. Przecież wiecie, że my jesteśmy ruchem, który pcha ludzi do przodu cały czas. Tak, idź przez wiarę i bierz, kurczę, swój Kanaan, tak? Rozumiesz? Ale nie nazywaj siebie w swoim sercu, tak? Inaczej, tak? Niż jesteś. Bo zrobisz sobie krzywdę. Bo rzucisz się z motyką na słońce. Rozumiesz? Krzywdę sobie zrobisz. Jak zatem odróżnić człowieka, który ma zdrowe poczucie własnej wartości od człowieka pysznego? Tora proponuje prosty test. Sprawdź, jak ktoś reaguje na obelgi. Jest bardzo proste. Żydzi ja w ogóle uwielbiam ten naród. Mądrość tego narodu, bo to jest mądrość Boga w tym narodzie. Praktyczna różnica pomiędzy człowiekiem pokornym a pysznym polega na tym, że osoba pyszna, gdy zostanie poniżona, czuje się głęboko zraniona, ciężko obrażona i chowa urazę przez długi czas, a jej dusza nigdy się jej nie goi. Tak to działa. Tak działają pyszne dusze. Obraź pysznego, a pyszny zostanie głęboko zraniony. Ale on mnie zranił. Teraz sobie pomyśl. Pomyśl, proszę, spójrz w swoją duszę i zobacz. Czy ciebie jest łatwo zranić, czy nie? Czy obrażasz się na to, że ktoś obrzuci cię obelgami? I mówię w środku. Ja nie mówię, że na zewnątrz nie pokażesz. Ja mówię, co ty w środku czujesz? Czy chowasz urazę przez długi czas do tego człowieka? Ja nie mówię, że nie uśmiechasz się do niego pięknie, że nie jesteś sympatyczny, tylko wewnątrz siebie, bo to jest wszystko się w środku w tobie dzieje. Ta pokora i ta pycha to się w środku rozgrywa. Rozumiesz, o co chodzi? Człowiek pokorny, gdy zostaje poniżony, na początku czuje się zraniony, ale bardzo szybko staje na nogi. Dla niego to jest po prostu tak jakby go ukuł czymś, ale za chwileczkę igłę się wyjmuje i człowiek ten w środku nie ma żadnego spięcia. W środku w nim nic nie ma. Nie pozostaje w nim uraza. On się nie czuje zraniony. On przez chwilę czuł się zraniony, jak czuł ten ból. A potem już się nie czuje zraniony. A nie mówiąc, żeby to zostało w pamięci. I to się fajnie rozmawia z ludźmi właśnie pod tytułem, że ja nie jestem zraniony. A pamięta o tej sytuacji? Pamięta. I ja mówię, a dlaczego ty o tym pamiętasz? Mówi, naprawdę ty o tym tak pamiętasz? To jest niesamowite, że się pamięta.
O, bo ja mówię, ale nie, ale a dlaczego ty pamiętasz? Bo ja naprawdę powiem wam, że mi czasami, mi ulatują z głowy sytuacje. W ogóle ulatują mnie z głowy. Ty tylko się zranił, no zranił, ja wiem, no zranił. No. Pewnie jak mi tam ktoś przypomni jakieś fakty, to się, no faktycznie, to miało miejsce, nie? A tak to ulatuje z głowy. Ale żeby to w głowie było? No przecież to jest związane z tym, że człowiek jest po prostu pyszny, no. Nic poza tym. I potem się dziwi taki człowiek, że on nie może sukcesów gdzieś odnieść. Że tu nie da rady, tam się dotyka, nie da rady, tam się dotyka. Wszystko mu się, kurczę, pod rękami wali. A Mojżeszowi się udało. A Mojżeszowi się udało. Rozumiesz, o co chodzi? Ci chrześcijanie narzekają, o, już ma 50 lat, już, on już nie osiągnie sukcesu. A Mojżesz miał 8 dych i rozpoczął. Człowieku, bo był pokorny i skromny. Pokorny i skromny. Pokorny i skromny. Dlatego stał się tak potężnym przywódcą politycznym i tak potężnym przedsiębiorcą. Co jest? Co to, co to znaczy? Ale co, o kim mówisz do mnie? No, na swoim na przykład przykładzie, tak? Że właśnie były te błędy, o których mówisz w dużym wymiarze. A nowonarodzenie, tak jakby to... A u mnie nowe narodzenie nic nie spowodowało w pokorze i w tym. Po nowym narodzeniu byłem jeszcze bardziej próżny, jeszcze bardziej pyszny. No, ja tak miałem. No. Wie dlaczego? Wie dlaczego? Dlatego, że nowe narodzenie, wiesz, na czym polega, co się dzieje podczas nowego narodzenia? I właśnie ludzie wypierają, że to polega. Wiesz, co się dzieje podczas nowego narodzenia? Bóg cię bierze w swoje kombinerki i tak cię ściska, że wychodzi z ciebie całe gówno. Taki jest początek nowego narodzenia. Rozumiecie? Taki jest początek. A jak ludzie o tym zapomnieli, to powinni przyjść do Boga i powiedzieć, ściśnij mnie tak, żeby całe gówno ze mnie wyszło. Bo potem przez kolejne lata w kościele te gówno z ludzi wychodzi. Dlatego, że na początku nie dali się dobrze ścisnąć. Trzeba się ścisnąć. Taki jest początek nowego narodzenia. Ja się na nowo narodziłem, to całe gówno zaczęło dopiero ze mnie wychodzić. Dopiero zaczęło. Dopiero zaczęło wychodzić. Wiecie, o to tu chodzi? Człowiek to chce... Właśnie o to tu chodzi. To chce, kurczę, rozumiesz? Właśnie ludzie chcą uniknąć tego mechanizmu. A Mojżesz był ciśnięty. To jest proroczy obraz zjawiska. On był ciśnięty. Tyle lat był ciśnięty. Czemu? Dopiero zaczął być człowiekiem pokornym. Rozumiecie, o co chodzi? I skromnym, jak z niego to wszystko wylazło. A wyłaziło lata. Lata. My mamy o tyle w ogóle lepszą sytuację, że jak uklękniemy przed Bogiem, powiedziałem, Boże, ściśnij mnie bardzo Cię proszę tak, żeby całe gówno ze mnie wyszło. Rozumiesz? A weź się tak pomódl. Normalnie szczerą modlitwą. Boże, lepiej, żebyś Ty mnie ścisnął, niż ma mnie diabeł cisnąć w życiu. Rozumiesz, o co chodzi? Bo potem, kurczę, bo diabeł to ma patent. Diabeł to cię nie będzie ściskał jak Bóg. On cię tak będzie ściskał delikatnie przez kolejne 30 lat chrześcijaństwa. Tu trochę kubki, tu trochę kubki. I tak chodzisz i gubisz, kurczę, klocki. Rozumiesz? Pół życia potem, kurczę, tak chodzisz i gubisz klocki. Rozumiesz? I się zastanawiasz, to mi nie wychodzi. A jakby cię na początku raz dobrze ścisnął, kompletnie wypróżniony, rozumiesz, człowieku, rozumiesz? Ja uważam, taka jest moja w ogóle ta... Ja bym miał coś do powiedzenia, zamiast chrztu tą lewatywę wprowadził. Naprawdę. To była święta lewatywa, człowieku, które to wyszło jak burza. Bo to czego innego ludziom potrzeba? Rozumiesz, o co chodzi? Co innego? Zamiast ochrzcić to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szlał w kurę. Człowieku, poszedł następny. To by przynajmniej pamiętali. To by pamiętali, bo chrzcie to, kurczę, zapominają. No... Człowiek pokorny, gdy zostaje poniżony, on szybko staje na nogi.
I tak powinni stawać ludzie w królestwie na nogi, a nie kurcze dysputy później, kurcze człowieku, jak to zraniony, jak to poniżony, jak kto tam chlasnęli go w mordę, jak to i potem, dlaczego ja nie mogę osiągnąć sukcesu? Dlaczego ty nie możesz osiągnąć sukcesu? Właśnie dlatego, bo nie jesteś pokornym i skromnym człowiekiem. Tylko kurczę rozwalasz w sobie na kawałki przez pół życia te wszystkie sprawy, półsłówka, słówka, rozumiesz, rozkładasz to wszystko, wiesz, tu cię boli, tam cię gniecie, a ty powinieneś być skupiony na sprawie. Na sprawie. Ja mam sprawę do załatwienia na tej ziemi. Ty masz sprawę do załatwienia. Ty masz sukces osiągnąć w życiu. Rozumiesz? Przed tobą jest taki dywan rozpostarty, właśnie dywan do sukcesu, rozumiesz? Ale to jest inna droga. Dlaczego ja o tym uczę? Bo ludzie nie chcą przyjąć tych standardów, które Bóg proponuje. Bóg mówi, ja pokazuję ci, co zrobić trzeba, aby ten sukces osiągnąć. I pokazuję ci wzór u mojego sługi. Ja ci pokazuję to u niego. Ludzie, ten Mojżesz naprawdę zasłużył na szacunek. On nam pokazał, że można. Wiecie, o co chodzi? A nie był narodzony z Bożego Ducha, pamiętajcie. To nie był człowiek, który był narodzony z Bożego Ducha, bo nikt nie był w Starym Przymierzu narodzony z Bożego Ducha. Apostołowie nie byli narodzeni z Bożego Ducha aż do ostatnich dni. Nikt z tych ludzi nie miał Ducha Świętego. Człowiek pokorny stara się głęboko przemyśleć zarzuty i to, jakie mają one znaczenie dla jego życia. Jak ktoś cię lży, wiesz co ci powiem, pokora, jak człowiek jest pokorny, to jak ktoś go lży, robi mu jakieś zarzuty, to wiesz co robi ten człowiek? Zamiast odpierać te zarzuty, to on je rozważy. Ja nie mówię, że on ma ich później nie odeprzeć, to nie o to chodzi, ale on się zastanowi nad tym. Pokorny człowiek nie boi się od razu, bo mnie tak nazwali. Zaraz, spokojnie, zastanowię się, rozważę ten temat. A może rzeczywiście gdzieś, kurczę, nawaliłem. A może ja zobaczę. Ja na przykład analizuję. Nawet ktoś mi przedstawia zarzuty absurdalne. Wiecie, co ja robię? Ja się nauczyłem siadać z tym zarzutem i przemyśleć go. Czasami mi to zajmuje kilka sekund, czasami kilka minut, czasami kilka godzin, różnie. Ale co zrobię? Ja sobie to rozważę. Dlaczego mam nie rozważyć to? Kto to na przykład powie, jesteś chamem. Okej, sprawdzę. Rozumiesz? Usiądę sobie, w ogóle spojrzę w swoje serce. Kurczę, nie, no nie jestem. No nie. Ale co zrobiłem? Rozważyłem. Tak? Czasami jakby ktoś usłyszał od kogoś, ty chamie, rozumiesz? Zaraz powiedzieć, nie, ja nie jestem chamem. Żeby się zastanowił, może okej, no trochę chama we mnie jest rzeczywiście. Tak 15%, no nie? Uklęknę na jedno kolano i spokutuję, proszę cię. Wiesz, o co chodzi. Ale co, aby się zastanowił, jakby był jaki pokorny. A że jest pyszny, to od razu precz. Rozważa taki człowiek, jak może wykorzystać te informacje, aby stać się lepszym człowiekiem. Każdy pokorny człowiek bada informacje, które do niego dochodzą. Rozumiesz? Badaj informacje, które do ciebie dochodzą. Wszystkie informacje badaj. Wszystkie informacje. Nawet jak ktoś ci komplement powie, to zbadaj to. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu badaj informacje, bo pokorni ludzie badają informacje. Jak ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, rzuć mu komplement, on go łyknie, kurczę, jak karp kluchy. Rozumiesz? Jak mu rzucisz obelgę, szok. Przecież trzeba to rozważyć. Rozumiesz, o co chodzi? No rozważ to. Rozważ ten komplement i rozważ tę obelgę. Bądź pokornym człowiekiem. Rozumiesz? Przecież znasz swoją wartość. Przecież ja znam swoją wartość. Ani komplement, ani obelga nie są w stanie mnie zmienić, jeżeli chodzi o moją wartość. Rozumiesz? Wiesz, że jak cię komplement zmienia, na przykład czuję się świetnie, ale się czuję świetnie.
Też jest przyjemnie dostać komplement. To wiele bardziej jest przyjemną rzeczą, jak ktoś powie, słuchaj, jesteś fajny, niż jak ktoś powie, jesteś, kurczę, niefajny. No, oczywiście, że jest przyjemniej. Przyjemniej jest zjeść kawałek czekolady niż kawałek gówna. No wiadoma sprawa. Rozumiesz? Ale trzeba rozważyć. Bo musimy być ludźmi myślącymi. Myślącymi, myślimy nad tym, co do nas przychodzi. Rozumiesz? I patrzymy, jak te rzeczy mają się w rzeczywistości i jak ich użyć do polepszenia bycia człowiekiem. Rozumiesz? Żeby móc być bardziej skuteczny w życiu. O to chodzi w przedsiębiorczości. Jak mam być bardziej skuteczny? Wielu ludzi nienawidzi na przykład konstruktywnej krytyki. No nie lubię, ja nie lubię, nikt mnie nie będzie oceniał. Ja mówię, a ja chcę, żeby mnie oceniał każdy. Im więcej ocen dostaję, tak, tym większy materiał poglądowy do badania mam. I nieważne, są to oceny dobre czy złe. Dla mnie liczą się zwrotki. Rozumiecie, o co chodzi? Mnie interesują zwrotki od ludzi. Te zwrotki nie budują mojej wartości, bo moja wartość jest zbudowana. Te zwrotki są materiałem informacyjnym dla Arturka, jak polepszyć jego życie. Jeżeli Arturek się dowiaduje na przykład, że w jakiejś dziedzinie jest niekompletny, no to wow, super, to ja wiem, że jestem niekompletny, to teraz co ja zrobię? Będę szukał ludzi, którzy mnie poszerzą w tej dziedzinie, co będę się uczył, albo na przykład kogoś zatrudnię, albo na przykład do kogoś się doradzę, nie wiem, co zrobię, tak? Użyję jakiegoś drugiego człowieka w celu polepszenia mojego życia, aby sprawa, której jestem oddany, była jeszcze większej jakości. No. I tak myślał Mojżesz. Stąd nie przeszkadzało mu, jak przyszedł Jetro i mu wyjaśnił, kurczę, rozumiesz, że on się nie umie odpowiednio zajmować ludźmi. Rozumiesz? Ja wiem, że żyjemy w kraju, kurczę, że tutaj wszyscy wszystko wiedzą. No, ja sobie zdaję sprawę. No. To tak jak w tym kabarecie, kurczę, człowiek, jak wysłał babkę do Korei, kurczę, rozumiesz, samolotem i mówi, że pewno stoi nad jakimś tam, czy do Chin, nad Chińczykiem, który 80 lat sadzi ryż i mówi mu, jak się ryż sadzi. To polska babcia, wiesz, o co chodzi, no nie? Ale ja bym się nie zdziwił w ogóle, bo ona by wytłumaczyła temu Chińczykowi, nie? To polska babcia wszystko wie. Ale tak czy inaczej, to się nam bardziej opłaca, niż bycie pysznymi i odrzucanie tych wszystkich informacji. Rozumiecie, o co chodzi? Bo ja wiem najlepiej. To nie tak działa. Wiesz najlepiej do jakiegoś miejsca, a potem się zaczyna pewnego rodzaju pustka w twoim życiu, w moim też. Takim ludziom pokornym, nie zależy na komforcie ich dusz, ale na tym, aby osiągnąć wytyczony cel. Ich to interesuje. Cel mają osiągnąć. Że ludziom pokornym nie zależy na komforcie ich dusz, ale na tym, aby osiągnęli założony przez siebie cel. Prawdziwie pokorny człowiek ma jasny obraz swoich umiejętności, talentów, obdarowań oraz potrafi przyjąć krytykę lub radę innych bez obrażania się na nich. Tak, wiem, co mam i chciałbym, żebyś mi powiedział, co o tym myślisz. Bo może czegoś nie dostrzegam. A jeżeli okazuje się, że będziesz po prostu zwykłą tam Glendą, kurczę, w cudzysłowie Maćkową, no to okej, no to puszczę to mimo uszu po prostu, no i tyle. No. Ale może coś dla mnie masz. Może coś masz dla mnie. W biznesie oraz w każdej innej dziedzinie życia taka postawa jest niezwykle istotna i prowadzi do realnego sukcesu. Rozumiecie? Bycie skromnym to nie znaczy bycie popychadłem, ludzie. Bycie popychadłem jest szkodliwe dla każdego przedsięwzięcia. My nie mamy być popychadłami. Ale bycie skromnym nie czyni nas popychadłem. Pamiętaj, nie pozwalaj na to, aby ktoś cię deptał. Konstruktywna krytyka jest czymś innym niż deptanie kogoś. Oczywiście ludzie będą chcieli cię deptać. Mojżesz nie dawał się zdeptać. Tak?
a jednocześnie przyjmował konstruktywną krytykę. Masz obowiązek walczyć o swoje prawa. Masz obowiązek zrealizować swoją misję. Bo jak nie będziesz walczył znowu o swoje prawa, staniesz się człowiekiem, który w ogóle będzie przyjmował w ogóle zapewnik każdą sugestię, nie będzie też tych rzeczy badał i tak dalej, no to kurczę, też w ogóle zostaniesz wkręcony. Rozumiesz? Bo cię wreszcie wyprą z tego objawienia, które odebrałeś od Boga, wyprą cię z tego w ogóle miejsca. Nie? Dlatego tutaj trzeba patrzeć na równowagę tego zjawiska. Podsumujmy sobie to. Gdy zajmujesz stanowisko, które ci daje władzę, jakąkolwiek, bierz przykład z Mojżesza. Bądź świadomy swoich silnych stron i umiejętności, jednak nigdy nie uważaj ich, nie używaj ich dla egocentrycznych celów. Mojżesz posiadał potężną, znaczy wielką możliwość zastosowania swojej władzy w niecnych celach. Przecież po tych cudach, które on czynił, on mógł cały Izrael zmanipulować. Oni by tam chodzili i go czcili. Rozumiesz, o co chodzi? Czciliby go. Jak ja patrzę, jak w szeroko pojętym kościele przywódcy dają się czcić, to mnie skręca. A oni dają się czcić. Ludzie bezkrytycznie przyjmują to, co oni mówią. Rozumiesz, o co tu chodzi? To jest choroba. Choroba. Pamiętajcie, ludzie zawsze będą potrzebowali bożków. Rozumiecie? Od czasów apostoła Pawła widzimy, że w ogóle chłopaki poszli, pouzdrawiali, pouwalniali, od razu tam ci lecieli jałówki, prowadzili, żeby im złożyć jałówki w ofierze. Mówią, ty jesteś Zeus, a ty jesteś jakiś inny. Już nie pamiętam, co mu powiedzieli. Kto ty jesteś, ten drugi? Apolos. Chcieli im złożyć ofiarę jako bóstwom greckim. W ogóle teraz sobie wyobraźcie, wyobrażacie sobie, jak oni mogli się chłopaki tam ustawić? Po co oni mieli iść dalej? Zostają w tej krainie, człowieku, rozumiesz? Rozwijają służbę, ze wszystkich stron tam się schodzą do nich jako to cudotwórców. Oni mają wszystko w swoich rękach. Oni by stali jak górnik po wypłacie, człowieku. Rozumiesz? I do tej pory, i tak było przez lata, i tak dalej jest. Zawsze będą potrzebowali ludzie bożków. Do końca twoich dni na ziemi będą ludzie potrzebowali bożków, no nie? I jeżeli kiedykolwiek w ogóle będziesz wchodził w jakąkolwiek formułę władzy, mniejszą czy większą w życiu, to ty musisz bardzo mądrze balansować, rozumiesz, między byciem skutecznym przywódcą, a nie byciem bożkiem. Czy to będzie rodzina, czy to będzie biznes, rozumiesz, o co chodzi? Cokolwiek. Ty musisz tak to robić. Masz Ducha Świętego, żeby cię w tym prowadził. Ale tak to ma być. Rozumiesz, o co chodzi? Po drugie, zawsze bądź otwarty na konstruktywną krytykę i dobre rady. Niezależnie od kogo pochodzą. Jak się będziesz dzisiaj modlił, to powiedz, Boże, otwieram się na wszelką konstruktywną krytykę i wszelkie dobre rady. I nieważne, od kogo one będą pochodzić, Boże. Czy będą pochodzić od człowieka wierzącego, czy niewierzącego, czy osła, czy psa na osiedlu. Nieistotne. Boże, ja chcę się uczyć. Chcę być lepszy. Lepszy chcę być. Wiesz, o co chodzi? Bo ja mam misję do spełnienia. No to chcę być lepszy. Chcę być lepszy. Robisz coś wiele lat, ale ktoś przyjdzie, szepnie ci coś do ucha, rozważ to, zastanów się nad tym. Rozumiesz, o co chodzi? Wróg jakiś obrzuci cię błotem, zanim, kurczę, rozumiesz, rzucisz w ogóle we wroga, rozumiesz? To zastanów się, okej, okay, w porządku, rozważę ten temat. Czemu on tu we mnie rzucił? Aha, no niesłusznie rzucił. No niesłusznie rzuciłeś we mnie błotem. Jeszcze raz rzucisz, to ci nogę urwę. Rozumiesz, o co chodzi? Spoko. Ale jak rzucił słusznie, no nie? Tak? To się zastanowisz. A może rzeczywiście coś jest nie tak.
A może rzeczywiście coś nie gra tutaj ze mną. Rozumiesz? Jest taki moment, kiedy Dawid, tam chyba Absalom go wywalił w kosmos. W ogóle był ten bunt Absaloma, tego jego syna. I on idzie i tam chyba idzie z nim, nie wiem, który tam. Sisera? Nie wiem, który tam szedł z nim, ten jego generał taki. On jechał, Dawid jechał na koniu, a obok szedł taki kurcze menel i błotem w niego rzucał tego króla. To jest opisane w Starym Testamencie. I ty, rzucał w Dawid, dlatego że Dawid został wyrzucony przez swojego syna z Jeruzalem. I szedł, kurczę, na poniewierkę, rozumiesz? I szli za nim ludzie, i szli za nim jego wierni ludzie. I szedł przy nim jego generał zabijaka, bo jak czytacie o tym generale, to był jeden w ogóle z tych, którzy, kurczę, rozumiesz, tam młócili, kurczę, wrogów, rozumiesz, równo. I on podchodzi do niego, panie, pozwól, że podejdę i utnę mu głowę, no. On w ogóle, rozumiesz klimat? Ten w króla rzuca, mówi, panie, pozwól, mówi, po prostu utnę mu głowę. On mówi, nie, mówi, ma rację. To jest szok. Dawid mówi, ma rację. Wiecie dlaczego? Bo Dawid wiedział, że źle wychował syna. Zbuntował mu się jego syn. Absalomek. A trzeba było Absalomkowi dupę lać jak nieplenne zboże. To by Absalomkowi nie przyszło potem, żeby jak szli, kurcze, ludzie do króla po radę, stać, kurcze, bramę wcześniej i mówić, tam król nie ma czasu, ja wam doradzę. Absalomek, rozumiesz, był. Za mało w dupę dostawał Absalomek od Dawida. Potem by mu, jakby dobrze dostawał w dupę, to mu do głowy to nie przyszło. Powiedział, kiedyś ojciec lał mnie w dupę, teraz mi nogę urwie. Rozumiesz? I Dawid jechał na tym koniu i wiedział, że słusznie jest poniżany. Błoto, które w niego leciało, było dla niego informacją. To był błąd, Dawidzie. Źle wychowałeś syna. Ponosisz teraz konsekwencje. I powiedział do swojego generała, nie, zostaw go, ma rację. Trzeba być pokornym człowiekiem, co? Być królem Izraela, tak? I przyjmować, kurczę, rozumiesz, razy z błota od jakiegoś chama z boku. I nic nie zrobić. Ale każde uderzenie tym błotem było informacją dla Dawida, że spieprzył. I to była konstruktywna krytyka. Rozumiesz? A nie, usunę go, usunę. Kogo usuwać, to usuwać. Ja wszystko rozumiem. Tylko w odpowiedni sposób. Rozumiesz? I zastanowić się 5 razy nad tym, czy się nie wyciągnie z tego jakiegoś konstruktywnego wniosku. Ludzie, gdybyśmy naprawdę, ja sam mówię o sobie, gdybym ja wyciągał w swoim życiu chrześcijańskim odpowiednie wnioski, ja bym masy błędów nie popełnił. Kurczę, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, dlatego, że różne błędy popełniłem w życiu, rozumiecie? Tak byśmy byli dużo dalej. Ja bym był dużo dalej i zespół byłby dużo dalej, ale nie jesteśmy. Nie jesteśmy, bo kurczę, Arturek nie przyjmował odpowiedniej konstruktywnej krytyki w ogóle od życia. Taka jest prawda. Jak sobie przeanalizowałem różne sytuacje w moim życiu, mówię, kurczę, no rzeczywiście, przecież ja powinienem wtedy zrobić tak, 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 a nie inaczej. Po cholerę ja to robiłem. Rozumiesz? I taka cicha odpowiedź w ogóle z tyłu. Bo byłeś pyszny? Nie chcę się tego słuchać. Rozumiesz? Bo czułeś się poniżony, bo szukałeś aprobaty. Jakiś przykład? Jaki przykład dam? No, dam przykład. Dam przykład na przykład taki, że w ośrodku, w którym byliśmy z Norbim, no nie, to powinniśmy tam być góra rok. My tam nie powinniśmy dłużej siedzieć. My rzeźbiliśmy w gównie później. A jeszcze później denerwowaliśmy się na to, że nas za mordę stamtąd wyrzucili, bo chcieliśmy, proszę ciebie, ich wszystkich uszlachetnić. Co? Dokładnie, amen, halleluja. Dobrze, że nas w ogóle stamtąd zostaliśmy wywaleni na zbitą mordę. Bo jakby człowiek był głąbem, to by tam dalej siedział. Siedziałby. Tu by siedziały cuda, a ty byś błagał ich, żeby, kurczę, rozumiesz, wyrobili dowody osobiste.
Człowieku, jak klęczałem na kolanach przed mieszkaniem dyrektorki z wieczerzą pańską i mówiłem: kochana siostro, słuchaj słowa. I się tam dupę pokazał, tu cały. W ruchu mariańskim je pocałuj. No tak! Ja bym się dzisiaj kogoś prosił, żeby słowa słuchał? Ale byłem w takim stanie humanizmu. Błagałem, słuchajcie słowa, słuchajcie, Pan jest wielki, prawda jest taka. Co ja robiłem? Leżyłem krzyż. Leżyłem krzyż. Plułem na ofiarę Chrystusa, która jest kompletna i doskonała i się go nie reklamuje. Nie chcesz przyjąć Jezusa? Krzyżyk na drogę to zmniejszy liczbę przeludnienia na ziemi. Hej! Rozumiesz? Człowieku. Taki przykład na przykład. Co robi? Ale co robi? Asysta, tak? Czyli rozmowa z ludźmi, rozdawanie traktatów. Rozdawaj traktaty i rozmawiaj jak najbardziej. Trzecia rzecz. Nie pozwalaj nikomu przejmować nad tobą kompletnej kontroli. Bądź sobą i ceń siebie. Nie bądź popychadłem. To nie oznacza pokory, lecz słabość. To słabość. Mojżesz nie był słaby. Mojżesz nie był słaby. To nie był słaby człowiek. Jak wystąpił jego bratanek przeciwko niemu, mówiłem wam, jak Korach wystąpił. Tam nie było w ogóle, że on w ogóle wiedział, że ta rzecz ma nastąpić. A jak olali jego i prawa Boże i zrobili sobie, kurczę, rozumiesz, bałwana i tańczyli na dole. Pamiętacie, co zrobił? Zszedł, powiedział: lewici do mnie. Lewici, plemienie kapłanów. Mówi: weźcie miecze i wytnijcie do głowy. Taki był Mojżesz. Z jednej strony przyjmujący radę Jetro bez żadnego problemu, nie wynoszący się, nie nazywający się, kurczę, rozumiesz, wielkim kapłanem i cudotwórcą, tak? A z drugiej strony człowiek stojący na straży prawdy. Jak ktoś wychodził poza stan, kurczę, który uznał Bóg, to trzeba było ściąć łeb. Albo go pochłonęła ziemia. I Mojżesz mówił: okej. Taki był Mojżesz, nie był popychadłem. Był pokorny, był skromny, był w pełni świadomy tego, kim jest. Przeżywał to, nie wynosił się ani z krawek za daleko. Realizował plan, który miał. Nawet jeśli go bolało w różnych sytuacjach, to wiedział, że to, że go boli, nie jest rzeczą najważniejszą. Najważniejszą rzeczą było przyprowadzenie ludzi do Kanaanu. To był cel. To był cel. Takie zlecenie odebrał od Boga. Zlecenie. Ja odebrałem pewne zlecenie od Boga. Jak już stanąłem, tak? Co on robił przez 40 lat pierwsze? Uciekł. Jakim był człowiekiem? Uciekł. Takim był człowiekiem, że uciekł. Mirku, on uciekł. Jaki? Na pewno był lękliwy. Na pewno, a lękliwy równa się pyszny. On dbał o siebie, on uciekł. Zobaczcie, ciekawa rzecz. Jaki był? Jeśli nazwiemy bycie mądrym, że nie chce zginąć, no to co powiemy o Jezusie? No. To nie tak działa. To nie tak, a właśnie miał cel. Pytanie, bo to są pytania bardzo takie teoretyczne. Co by się stało na przykład, gdyby on zdecydował jednak pociągnąć naród stamtąd? Jeśli już taką mądrość posiadał. Okazało się, że nie posiadał. Był lękliwy. On zwiał. To, co wiemy o Mojżeszu, to jest to, że uciekł. Uciekł. I co ciekawe, on nie uciekł, żeby coś zbudować. Nie? On uciekł, się schronił
I zobacz, czasami ktoś, ja kiedyś rozmawiałem z kimś na ten temat, ktoś mówi, wiesz, bo on wierzył w Boga. Ja mówię, ja nie wiem, czy on wierzył w Boga, bo on się ohajtał z córką midiańskiego kapłana i u niego na garku siedział. Cholernie wierzący, mówię, był. Ale miał podejście do wiary. Ta wiara nie była dla niego w ogóle istotna. On po prostu zwiał z Egiptu, bo go chcieli ściąć. Wiodło mu się dobrze. Za chwileczkę mógł wylądować, tak jak tamci. Tak? On uciekł. Tylko tyle możemy o Mojżeszu powiedzieć, jeżeli chodzi o Egipt. Nie? Wielu ludzi próbuje gloryfikować jego działania. Ja słyszałem różne opinie, jakie on tam był, co on tam robił. Słowo Boże to nam mówi o tym, że on tam żył w bardzo dobrych warunkach, wychowywany w ogóle na dworze Faraona, tak? I że wstawił się za jednym z Żydów. Co to znaczy wstawił się, to dokładnie nie wiadomo. Tak? Konsekwencja jest taka, że oni wcale go nie lubią, tak? I on stamtąd zwiewa. Tyle ma, kurczę, jeżeli chodzi o, tyle, ile chodzi o jego charakter w ogóle, nie? Ucieka na pustynię i zostaje na kolejne 40 lat w obozie midiańskim. I tak by się to skończyło, że by tam umarł w tym midiańskim obozie. Tam by został, gdyby nie ingerencja Jahwe w krzewie. Tak? Gdzie on się widzimy, co on robi? On się wcale nie kwapi do tego, żeby iść do tego Egiptu. On tam mówi, ale ja? Nie, dlaczego ja mam iść? Jak to ja jestem w ogóle? Prawda? Jakby nie chce tam iść. Czyli tu się okazuje w ogóle, że on tak naprawdę, tak, to on dopiero kiedy zbiera się do kupy, tak, te bycie wśród Midianitów, one jego dociskają dopiero. On tam dopiero staje się takim człowiekiem, który zdaje sobie sprawę właśnie, co posiada, ale czego też nie posiada. Nie? I dopiero w tym stanie tak naprawdę jest do wykorzystania przez Boga. Nie? To jest w ogóle ciekawe, że dopiero kiedy człowiek nabiera pokory, tak, kiedy nabiera skromności życiowej, to dopiero jest wtedy narzędziem, w którego realnie może użyć Bóg. Nie? Bo ten człowiek nie skacze ponad. W ogóle rozumiesz? I ostatnia rzecz, nie pozwalaj, aby twoja ważność niszczyła twoje relacje z innymi ludźmi. Jesteś człowiekiem ważnym i będziesz jeszcze ważniejszym. Wszystko to, co robicie, nadaje wam coraz więcej wartości. Takiej, jeżeli chodzi o waszą osobę. Jesteście w służbach, dojrzewacie w Chrystusie, będziecie mieli na swoim koncie coraz więcej znaków, cudów, nadnaturalnych rzeczy, coraz więcej mądrości będziecie mieli, będziecie coraz bardziej ważni. Rozumiesz? Im dłużej będziesz chodził z Bogiem, tym będziesz coraz ważniejszym człowiekiem. Nie? I pamiętaj, nigdy nie pozwól na to, żeby bycie ważnym, czyli to, co naprawdę osiągnąłeś w życiu już, a osiągnąłeś. Bo to nie jest, że sobie, wiecie ludzie, naprawdę, wy już bardzo dużo poosiągaliście w życiu. Nikt, jak szczerze się sobie przyjrzysz, nie możesz powiedzieć, że nie osiągnąłeś dużo w życiu. Musisz być szczery sam ze sobą. Dużo już osiągnąłeś. Dużo się zmieniło w twoim życiu. Jesteś w ogóle w innym miejscu niż lata temu. Weź się porównaj do człowieka sprzed 15 lat. Kurczę, niebo a ziemia. Rozumiesz? To tu w ogóle, wiesz, szok w trampkach. Jesteś, masz tą wagę, ale pamiętaj, ta waga nie może stanąć na drodze twojej relacji z ludźmi. Mojżesz nigdy nie był ponad tymi ludźmi. W mentalności swojej. On był nad nimi jako ich władca, rozumiecie? Ale w jego sercu on tam nie był. To jest taka różnica. Możesz prowadzić przedsiębiorstwo, mieć pod sobą kupę ludzi. Możesz zarabiać gruby szmal i gruby szmal wypłacać ludziom, no nie? Jesteś ich szefem, tak? Ale w swoim sercu nie możesz tak mieć. Ty musisz w środku, rozumiesz, być tak, normalnie sługą tych ludzi. W ogóle normalnie, tak, ja jestem tutaj ich sługą, nie? Ostatnio ktoś mi zadał pytanie, bo mówi, powiedziałeś o sobie przywódca. Jak to się ma do tego, że Jezus powiedział, nie wynoście się? No i właśnie wyjaśniłem tej osobie. Zadzwoniłem tej osobie, powiedziałem, słuchaj, to bycie przywódcą nie oznacza wynoszenia się. Możesz był przywódcą, ale nie wynosił się. Idź po swoje, tak? Ale nigdy nie pozwól, żeby to, tak? W jakikolwiek sposób spowodowało, że no właśnie, staniesz się wyniosły, staniesz się, kurczę, zabazujesz na tym, co zrobiłeś w swoim życiu wcześniej. Nie. Bądź jak Mojżesz. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się, ja chcę, żeby każdy z nas
łącznie ze mną, mógł doświadczać w ogóle takiego wzrostu, Boże, jakiego doświadczał Mojżesz. Ojcze, my chcemy, aby nasza pokora, aby nasza skromność rosły wraz z naszym rozwojem w Królestwie Bożym. Ojcze, my będziemy coraz więksi, coraz znaczniejsi, Ojcze. I chcemy tego używać, Ojcze, w mądry, odpowiedni sposób dla sprawy w Twoim Królestwie. Amen. Dziękuję, przyjaciele.